dowiedziałem się od pana Karola, że transkrypcja tego polonieza, którego wysłuchaliśmy, jest rzadko wykonywana. Kilka osób wie, a którego będzie pan dał, dobrze. Jean Polonez, który będzie grany, transkrypcja wersji solo na fortepian jest bardzo rzadko wykonywana. Kilka osób wykonuje tę transkrypcję na świecie. To ciekawa informacja bardzo. Wśród tych osób jest oczywiście nasz pianista Karol Radziwonowicz, dla którego jako i artysty, i człowieka w muzyce Chopina jest jeden najważniejszy element. Tym elementem jest prawda. Muzyka Chopina jest prawdziwa, autentyczna, bo nie znosi kłamstwa i ułudy. To właśnie prawda pokonuje wszelkie bariery, zawsze zwycięża, unosząc się ponad wszelkimi podziałami i ponad granicami. To Karol Radziwonowicz, Chopin's music contains an element that is the most significant, the truth. Chopin's music is true and genuine. It accepts no lie and delusion. It is the truth that overcomes all barriers and always wins over divisions and borders. Ciekawie, w wysmakowany sposób ułożony program recitalu dopełnią etiuda Ezur opus 10 numer 3, Mazury C-moll opus 56 numer 3 i właśnie ta kompozycja, transkrypcja rzadko wykonywana przez niewielu pianistów, introdukcja i polonez C-dur na fortepian i wiolonczele opus 3 w wersji na fortepian solo. We are going to finish this recital with A duty E major opus 10 number 3, then Mazurka in C minor opus 56 number 3.